Drodzy młodzi przyjaciele, w poprzednich vlogach, mówiąc najkrócej, żeby nie rozwlekać, mówiliśmy o spotkaniu z Bogiem, mówiliśmy o postawie wiary i mówiliśmy o dwóch biegunach. Pokazuję, że wiara nie jest tylko uczuciem, wzruszeniem, a nawet nie jest tylko modlitwą. Miłość, która jest istotą, miłość, bo Bóg jest miłością, dlatego o niej tyle mówimy, ma dwa ramiona. Jedno obejmujemy Boga, drugą człowieka. Wtedy jest pełnia. I w tym naszym rozważaniu nagle stanęliśmy w czasie Kościoła, który jest tak naprawdę w istocie czasem pewnego bezruchu. Pewnego mówię, bo to nie jest w pełnym tego słowa znaczeniu, a na pewno czasem czekania, na pewno powinien być czasem wyciszenia. I teraz mamy jakby podwójną trudność. Jeden, to jest ten cały przedbożonarodzeniowy bałagan, jazgot, handel, nawet przy ograniczeniach. I dwa, to jest stan, który przeżywamy, pandemiczny. A my mamy czekać na Jezusa i mamy się z Nim spotkać. Jak? Zacznę od świadectwa. Bóg był u mnie w domu. Bardzo intymnie i bez narzucania się. Kiedy jesteśmy w domu, ściągamy maski, jesteśmy najprawdziwsi. Nie musimy przed nikim grać. W domu się zresztą nie da. Jeżeli nawet jesteśmy tam zamknięci, to spójrzmy z tej perspektywy na zwiastowanie, które dokonuje się nie w jerozolimskiej świątyni, w domu. Maryja została zastana przez anioła w domu. Nie wiemy, między jedną a drugą krzątaniną, czy w chwilach modlitwy. Jedno jest pewne. W tym domu otwarcie na Boga było rzeczywiste. I rozpoczyna się wielka historia wcielenia. Duch Święty ma osłonić Maryję i Syn Boży staje się człowiekiem. Mocą w Duchu Świętym i mocą Ducha. Rozpoczyna się historia wiary pisana przez Słowo wcielone od tego momentu. Moi drodzy, przy zamkniętych kościołach, przy tym wszystkim, może być tak, że ktoś odpływa od wspólnoty wiary, a może być tak, że sięgamy po fundament. Kiedy? W życiu wiary bardzo często myślimy o tym, że coś trzeba ciągle zrobić. Musimy stać się nieustannie lepsi. Powstaje takie chrześcijaństwo napięte ku doskonałości. I zamiast koncentracji na Bogu, jest koncentracja na sobie. Muszę być coraz bardziej i bardziej i lepszy. Wracam do książki, ona jest bardzo zniszczona. Rozważania na piasku, Alessandro Pronzato. Ja kiedyś o tym wspominałem, ale w tym kontekście to jest ważne. I on mówi o takim stanie ducha, uległość, właśnie jak Maryja w zwiastowaniu. Nauczyłem się, mówi, odmieniać czasowniki w stronie biernej, być znalezionym, być pouczonym, być przenoszonym, być dawanym, przede wszystkim być uległym. Kiedy on to mówi? Mówi, że patrzył na wydmy. Miliony ton piasku przewiewał wiatr. Ona się tworzy. Stan wiary jest taki. I chcę na początku Adwentu was poprosić, w tych domach, gdzie jesteśmy prawdziwi, gdzie nikogo nie będziemy odgrywać, myślę o fałszywej roli, znajdźmy czas, kiedy będziemy czekać na ten moment Bożego światła, na ten moment tchnienia, na ten moment spotkania, bo to jest Adwent, bo to jest czekanie na Pana.